Jezusem Chrystusem, by przyjąć Jego ciało i Jego krew. Towarzyszy dzisiaj nam w czasie rekolekcji święta Elżbieta Węgierska, duchowa córka świętego Franciszka. Pokazuje nam swoim życiem, jak wierzyć, jak ufać, jak podążać drogami Jezusa Chrystusa. Od 15 do 18 listopada w Wyższym Seminarium Duchownym w Brzuchowicach trwają rekolekcje dla księży. Na zaproszenie arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego nauki rekolekcyjne głosi biskup pomocniczy archidiecezji wrocławskiej ksiądz Jacek Kiciński. W swoich konferencjach rekolekcjonista przypomina, że każdy kapłan, odpowiadając na wezwanie Chrystusa, musi pamiętać, że idzie za Jezusem i pierwszym zadaniem kaplana jest i bycie Alter Christus, czyli drugim Chrystusem. W rekolekcjach uczestniczy 50 księży oraz zakonnicy z różnych zakonów i zgromadzeń, którzy służą na terenach archidiecezji lwowskiej. Na zakończenie ćwiczeń duchownych arcybiskup Mieczysław Mokrzycki spotka się z uczestnikami rekolekcji, udzieli im błogosławieństwa i wspólnie pomodli się podczas Eucharystii. Z prawej władzy nadąci się miasta. Jesteśmy świadkami zbliżania się Jezusa do Jerozolimy. A wiemy, że w Jerozolimie rozegrają się najbardziej bolesne, najbardziej tragiczne wydarzenia, które w ostateczności zaowocują zmartwychwstaniem Jezusa. Możemy zatem powiedzieć, jesteśmy świadkami ostatnich wskazówek, jakie Jezus daje swoim uczniom. Jezus daje przypowieść o człowieku, który ma udać się w dalekie strony, powierza swój majątek, którego wyrazem są miny, pieniądze, konkretnym osobom. I przychodzi moment rozliczenia. Okazuje się, że niektórzy pomnożyli majątek. Niestety okazał się i ten, który oddał właścicielowi jego własność. Można by powiedzieć, zmarnował ten czas, który został mu ofiarowany. Tym właścicielem majątku, który udaje się w dalekie strony, jest Jezus Chrystus. Ten czas, którym gospodarujemy otrzymanym majątkiem, to jest rzeczywistość naszego życia. A moment rozliczenia to powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. Czas rekolekcji jest to taki piękny czas zatrzymania. Dla kapłana o tyle jest ważny, że bardzo często ta posługa naznaczona jest różnymi obowiązkami, a więc jest to taki czas zatrzymania, czas łaski. Te rekolekcje przeżywamy w bardzo ważnym momencie życia Kościoła, ponieważ jak wiemy, 9 października Ojciec Święty Franciszek zainaugurował w całym Kościele Powszechnym synod. A synod to przede wszystkim doświadczenie wspólnej przeżywanej drogi, drogi wiary. Główne tematy synodu to komunia, uczestnictwo i poznanie. Dlatego w czasie rekolekcji doświadczamy komunii, doświadczamy przede wszystkim wspólnoty, doświadczamy dzielenia się codziennym życiem,
ale jesteśmy świadomi posłania. Wiodący temat to przede wszystkim droga do Emaus. Uczniowie, którzy mają pokusę zejścia, odejścia od Jerozolimy, idą do wsi zwanej Emaus. To jest również droga wspólnoty, wspólnoty Kościoła i na tej drodze dołączył Jezus. Otwarcie się na Jego słowo sprawiło, że wspólnota na nowo odzyskała sens swojego powołania i życia. W Eucharystii, po łamaniu chleba, rozpoznali Jezusa, wrócili do Jerozolimy i dzielili się tym wszystkim, co ich spotkało w drodze, jak poznali Go po łamaniu chleba. Dlatego w czasie tych rekolekcji jest też czas głębokiej modlitwy, czas adoracji, czas słuchania Słowa Bożego i czas dzielenia się wiarą. Jestem zbudowany też postawą kapłanów, którzy są obecni i przede wszystkim zasłuchani są Słowo Boże, bo ono wskazuje kierunek naszego życia. Bardzo się cieszę, że mogę towarzyszyć razem z kapłanami, przeżywać ten czas, czas wspólnoty, czas dzielenia się, ale czas na nowo odkrywania sensu naszego życia i powołania. Tak, trzeba powiedzieć, że w tym czasie doświadczamy takiego powiewu Ducha Świętego. Dlatego, że wtedy, gdy człowiek się zatrzyma, zaczyna dostrzegać małe szczegóły. A wiemy, że z tych małych szczegółów rodzą się wielkie rzeczy. Dlatego podczas tutaj spotkań w kaplicy, ale i też osobistych spotkań, rozmów, to dzielenie się naprawdę jest przeżywaniem wspólnoty Kościoła, no i właśnie otwieraniem się na to, nie co my chcemy, ale co Duch Święty chce od nas w tej rzeczywistości, w której my jesteśmy. Tak, dlatego, że bardzo dużo osób przybyło do Wrocławia, właśnie między innymi z Lwowa. Tu ich są korzenie i niektórych, których spotykałem i dzieliłem się, że jadę do Lwowa na rekolekcje, to mówili: ojcze biskupie, chociaż jedna zdrowaśka w katedrze w Lwowie, bo to jest moje miasto, tak? Ja osobiście jestem pierwszy raz w Lwowie i jestem pod dużym wrażeniem. Miasto, które rzeczywiście ma swoją historię, ma swoją tradycję. Miasto, w których co chwilę widać jakąś wieżę kościoła. I myślę, że to jest też taki czas, w którym odkrywamy na nowo to, co stanowi naszą historię i tożsamość. Jestem urzeczony i oczywiście pod wrażeniem katedry we Lwowie. No to jest matka kościołów wszystkich, tak? Msza święta, którą inaugurowaliśmy, między innymi rekolekcje, ale dziękowaliśmy również za kolejną rocznicę ingresu księdza arcybiskupa Mokrzyckiego do katedry. No naprawdę to są takie znaczące wydarzenia, z których nie naprawdę zdajemy sobie sprawę, jak one są wielkie dla naszej wiary i dla naszej codzienności. Dlatego bardzo się cieszę, że katedra we Lwowie, ona żyje, tętni, nie tylko tym, że są tam kapłani, ale i są wierni, którzy przychodzą, modlą się. Miałem okazję też zwiedzić i Starówkę, która rzeczywiście jest piękna. Wiadomo, no, miasto wymaga też renowacji i tak dalej, ale to dokonuje się na naszych oczach i myślę, że wielkie rzeczy rodzą się w małych. Trzeba nam się cieszyć po prostu tym, co mamy, a Pan Bóg zawsze jest w stanie to wszystko pomnożyć.